Od 1 grudnia w Muzeum Regionalnym im. Adama Fastnachta w Brzozowie można oglądać wystawę ikon autorstwa Doroty Wasylewicz-Krynickiej, absolwentki Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, autorki grafik, obrazów olejnych i ikon, a także ilustracji książkowych. Prowadząca spotkanie w muzeum Agnieszka Adamska przywitała gości. Wśród przybyłych na wernisaż znalazł się starosta brzozowski Zdzisław Szmyt, rodzina i znajomi artystki oraz inni sympatycy brzozowskiej placówki muzealnej. Na wystawie prezentowanych jest 59 ikon z wizerunkami Matki Bożej, Świętej Rodziny, Jezusa Chrystusa oraz aniołów i postaci świętych. Ponadto można obejrzeć dwie ikony na belkach ze spalonego drewnianego kościoła z Grabówki. Pasja ikon istniała chyba od zawsze, bo gdzieś tam takie pierwsze próby niepozorne zawsze malowałam, ale w momencie w 2004 roku, kiedy przeprowadziliśmy się do Jabłonki, to był domek taki w lesie na uboczu, no i opał drewnem, bo miałam tam taką kuchnię normalną i wtedy zetknęłam się z takimi różnymi formami fajnymi drzewa, no bo prędzej nie miałam styczności takiej z tym, a to gdzieś tam na tartaku, a tutaj jakieś kawałki drewna i wtedy tak się trochę rozmalowałam w ikonach właśnie, bo taki kawałek drewna miałam fajny z takim wyrośniętym krzyżem, to aż się prosiło, żeby tam namalować krzyż i tego i to w ten sposób wyglądało. Prędzej malowałam jakieś tam, ale to były takie próby, jakieś pojedyncze egzemplarze. Ikony, jakie robię, nie są to ikony typowe, bo to są właśnie na pewno malowane są na lipie, wszystkie, w tej chwili już wszystkie, bo lipa jest takim wdzięcznym materiałem i do szlifowania, i do takiej obróbki, przy tym w ogóle nie pęka, ona jest, ma takie zbite to drewno, że ono jest miękkie, ale nie pęka, czyli jest wiadomo, że ta ikona nie szczeli. Jak tego? Maluję nie takie proste formy na ten, tylko jak jest decha i jak, co sobie tam wyobrażę, że na tej desce może być. U mnie jest pewna dowolność, no tutaj mam coś tam sama wymyślam, coś tam wzoruję się, bo wiadomo, że nie namaluję Matki Boskiej Częstochowskiej innej niż jest, tylko muszę się trzymać jakiegoś wzoru tej Matki Boskiej Częstochowskiej. Znakomitym dopełnieniem wernisażu okazał się występ młodych akordeonistów, 12-letniego Kacpra Kosztyły z Grabownicy Starzeńskiej oraz 13-letniego Filipa Siwieckiego z Krzemiennej. Wystawę można oglądać do 11 stycznia 2019 roku. Serdecznie zapraszamy.